To tobie tak skrzypi? Dobrze, nie będę się bujał. Już wysłużony, już fotel wysłużony. Okej, dobra. Już wchodzimy na live'a. Już leci. Już jesteśmy. Super. Cześć Marcin. Dobra, jesteśmy, słuchajcie. Okej, dobra, jest. Dzięki za przykładam. Ale numer. Ale to przerałem ser. Policjanie opowiem. Okej, dobra, jesteśmy. Słuchajcie, dzień dobry, witamy wszystkich na Zoomie tutaj i witamy Was również na Facebooku. Witajcie moi drodzy. Tak, słuchajcie. Dobra, zaczynamy, nie będziemy przedłużać. Ja się przedstawię, hej. Witaj Alicjo, witaj Piotrze, słuchajcie, super. Ja sobie tylko jeszcze to udostępnię u mnie na tym. Dzisiaj będziemy mieli bardzo fajną rozmowę, także mam nadzieję, że posłuchacie tutaj troszkę. Witajcie. Cześć Dawid. Cześć Kamil. Witajcie. Super. Napiszcie, skąd jesteście. I w ogóle taka propozycja, słuchajcie, na pewno macie wiele ludzi, którzy interesują się takimi tematami. Super będzie, jak udostępnicie ten live u siebie. Być może wiele osób, nie wiem, słyszało coś na ten temat, może nie do końca wie, o co chodzi. Jak udostępnicie to, to w międzyczasie, w wolnym czasie sobie na pewno obejrzą tą transmisję. Dzisiaj będziemy przekazywać wiele bardzo fajnych informacji, tak więc myślę, że każdemu to się przyda. Widzę, że ludzie schodzą, coraz więcej. Co, tylko Birmingham tylko się przywitało, a gdzie reszta? Dobra. To zaczynamy, tak, moi drodzy? Dobra, zaczynamy, słuchajcie. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Anna Antoniak. Dobra, słyszę się, teraz muszę sobie ściszyć. Adam, ty jesteś? Tak, jestem, słyszę Ciebie cały czas, głośno i wyraźnie. Okej. Witajcie, moi drodzy, witajcie. Słuchajcie, zaczynamy, nie będziemy przedłużać, bo mamy, słuchajcie, 51 minut, do 21 chcemy, do 22, przepraszam, żeby się to skończyło. Mamy dzisiaj dla Was bardzo fajnych, wiele ciekawych informacji. Mamy tutaj gościa naszego, Adama Pysza, który czasami tutaj przedstawiał Wam pewien biznes, projekt, tak? Ale dzisiaj porozmawiamy z nim na temat tego, dlaczego warto zrobić coś innego, dlaczego warto otworzyć się na nowe możliwości i dlaczego Ty również możesz to zrobić. Jak Adam w ogóle zaczynał swoje biznesy online, tak? Co on robi, w jaki sposób? I dzisiaj na ten temat porozmawiamy. Na końcu będziemy mieli również bardzo fajne bonusy dla Was, ponieważ mamy dla Was taką niespodziankę, w sumie to dwie niespodzianki. I o tym powiemy pod sam koniec, także warto, żebyście zostali. Słuchajcie, jeżeli możecie to udostępnijcie, to warto, żeby inni się dowiedzieli o tym również, ponieważ w dzisiejszym świecie tak naprawdę możesz zacząć zmieniać swoje życie i możesz to zmieniać tak naprawdę z każdego miejsca na Ziemi, tak? Gdziekolwiek dzisiaj jesteś, cokolwiek robisz, twoje życie może się zmienić, jeżeli po prostu tylko będziesz tego chciał. Ja tak zawsze mówię, że musisz użyć swoje cztery litery tak naprawdę, po prostu ruszyć w końcu do przodu i wtedy tak naprawdę twoje życie nabiera tempa, nabiera smaku i zaczynasz poznawać innych ludzi, zaczynasz robić inne rzeczy. No i jeszcze jest bardziej szczęśliwy, tak? Dobra, słuchajcie, nie będziemy zaczynać, nie będziemy tutaj przedłużać. Przedstawiam Wam osobę, która jest moim partnerem biznesowym w projekcie iMarkets Live, tak? Jest to Adam Pysz. Jest on inwestorem, jest z nami tutaj już od kilku dobrych miesięcy tak naprawdę i fantastycznie sobie tutaj radzi. I nie tylko działa jako inwestor online, tak, ale również prowadzi szkolenia rozwojowe takie i bardzo dużo pomaga ludziom, jak również nam, tutaj naszym partnerom w biznesie. Także dzisiaj Wam troszeczkę opowiem tutaj. I Adam, dzień dobry, witam Cię serdecznie. Cześć, witam wszystkich serdecznie. W ogóle rewelacyjnie, że możemy właśnie dzisiaj z Anią wspólnie poprowadzić. Zazwyczaj albo ona robiła live, albo ja robiłem. Dzisiaj jest właśnie fajna okazja, że możemy wspólnie poprowadzić to spotkanie dla Was. Okej, okay. Dobra. Adam, jak mogłaś się Ciebie zapytać, tak? Znaczy, jak mogłam, no pytam się Ciebie. Słuchaj, jak to się stało, że Ty w ogóle zacząłeś zarabiać online, tak? Jakie były Twoje początki i dlaczego w ogóle tak się stało? Dlaczego Ty zająłeś się takimi rzeczami tak naprawdę? Bo większość ludzi w to nie wierzy tak naprawdę, ale dlaczego Ty to zrobiłeś, powiedz mi?
no powiedz nam wszystkim tutaj, tak? Jasne. Słuchajcie, ja wam powiem otwarcie, że doszło do takiej sytuacji, że w pewnym momencie jakby uderzyłem w ten taki szklany sufit i zacząłem myśleć na dużą skalę. W jaki sposób w ogóle do tego doszło? Ja jestem jedną z takich osób, które nigdy jakby nie miały problemu z pracą, tak? Czyli zawsze nie wiem, co to znaczy być na bezrobociu, nie wiem, co to znaczy nie mieć pracy. Jak tylko skończyłem maturę, zacząłem pracować, wiadomo, że coraz lepsza była to lepsza, coraz lepsza praca. Wiadomo, zaczynałem jako osoba, która tam, nie wiem, woziła do warzywniaków na mieście jakieś skrzynki z pomidorami, czy tam nosiła worki z ziemniakami. I ja jak pierwszy raz dowiedziałem się, że będę zarabiał 700 zł miesięcznie, to myślę, wow, co ja z tym pieniędzmi zrobię, nie? Normalnie mi się w główce poprzewraca. Później się nagle okazało, że to jest po prostu ostre tyry, a nie za marne grosze, ale wiadomo, że później zacząłem pracować w jakimś dużym zakładzie, w spółce tam General Motors i Fiata. Później chciałem iść do wojska, bo wiedziałem, że nie chcę pracować gdzieś tam na linii, na taśmie, mimo że już tam zarabiałem dużo więcej. W tamtych czasach to już było naprawdę fajnie, bo chyba tam miałem ponad 1500 zarabiałem i to naprawdę w dużej firmie, gdzie były, wiadomo, okresy wakacyjne, jakieś tam trzynastki i te inne rzeczy. Jednak uważałem, że nie chcę po prostu pracować całe życie na taśmie, ja mam po prostu większe ambicje. Tak, później poszedłem do wojska, wyjechałem do Anglii i wiadomo, że za każdym razem zarabiałem tam 100% więcej, wiadomo, w Polsce zarabiałem, później wyjechałem do Anglii, zacząłem zarabiać 300% więcej, ale doszło do jednej takiej sytuacji, kiedy naprawdę był ciężki, taki bardzo busy, taki okres, gdzie pracowałem po 6 dni, po kilkanaście godzin w tygodniu. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że naprawdę bardzo dużo pracowałem, i w ciągu tygodnia, nie wiem, zarobiłem tam coś tam ponad 1000 funtów, tak? Wtedy jeszcze funt wysoko stał, no to na polskie to było jakieś 5000 zł. Ja myślę sobie, ja cię solę, ile pieniędzy, nie? Ale później doszło do takiej sytuacji, że po tym tygodniu byłem strasznie sterany i w kolejnym dniu mówię, dobra, trochę trzeba przystopować, za dużo tych godzin, za ciężko pracuję, trochę trzeba przystopować. I w momencie, kiedy przepracowałem, nie wiem, 4 dni, czy tam 3 dni, to nagle się okazało, że w zeszłym tygodniu zarobiłem 1000 funtów, czy tam 5000 zł, bo nie wiem, z jakiego miasta, z jakiego kraju jesteście, a w kolejnym zarobiłem 50% mniej, tak? Bo mniej godzin przepracowałem, mniej dni i nagle moja wypłata spadła o połowę. Ja tak zacząłem się zastanawiać, czy o to w życiu chodzi, tak? Że jeżeli chcę mieć pieniądze, to muszę pracować po 6 dni w tygodniu, po kilkanaście godzin, a jeżeli chcę mieć jakby swoje prywatne życie albo trochę odpocząć, wystopować, to nagle się okazuje, że zarabiam połowę mniej. No i to mi naprawdę dało dużo do myślenia, tak? No jestem tutaj i tak zadaję sobie takie pytanie, a co gdybym chciał na przykład zarabiać 2-3 tysiące funtów tygodniowo? Co ja bym musiał zrobić? No już nie ma takiej możliwości, tak? Już jestem po prostu, no uderzyłem w pewien taki poziom, którego już nie da się za bardzo przekroczyć. Problemem też było to, że ja zawsze byłem aktywny, lubiłem sport, lubiłem trzymać w formie, ja tam chyba, nie wiem, zacząłem chodzić na siłownię, prawie sport, jak miałem 17 lat i póki nie miałem żadnej partnerki, albo z nikim się nie spotykałem, to okej, miałem czas trochę, popracowałem, miałem czas na sport, miałem na hobby. W momencie, kiedy spotykałem się ze swoją partnerką, to nie miałem czasu w ogóle dla siebie, tak. Oczywiście wolałem się z nią spotykać, ona też trochę narzekała, że tylko jeden dzień w tygodniu, że tam góra dwa się z nią spotykałem. Ja później opadłem z formy, bo nie miałem czasu dla siebie, nie miałem czasu na hobby i to było takie wybieranie, nie? Ja uznałem, kurde, to nie o to chodzi, tak? Żeby całe co 6 dni w tygodniu tyrać po kilkanaście godzin, żeby zarobić jakieś tam pieniądze. Jeżeli chcę się z kim spotykać, to muszę rezygnować ze swojego hobby czy ze swoich pasji. Jeżeli znowu mam swoje hobby, pasje, to nie mam czasu na to, żeby się spotkać z jakąś tam dziewczyną, partnerką. Ja wie, do dupy jest takie wybieranie. I zacząłem się naprawdę interesować, szukać jakichś takich właśnie sposobów, w jaki sposób, nie wiem, trafię właśnie na rozwój osobisty, tak? Zacząłem czytać książki, jeździć na szkolenia, dowiadywać się tego wszystkiego i niesamowicie na mnie wywarło wpływ, kiedy kiedyś kupiłem takie szkolenie online i ja się później dowiedziałem, że osoba, która prowadziła to szkolenie, w ciągu tygodnia zarobiła 100 tysięcy złotych. W ciągu tygodnia. Ja sobie myślałem, ja cię pierdzielę, jakim cudem ludzie tu czasami muszą pracować po 10 lat na to, żeby zarobić takie pieniądze, a ktoś potrafi w ciągu tygodnia tyle zarobić. Ja wtedy dostrzegłem, że cała potęga tkwiła się w internecie, w biznesie online, że można naprawdę zarabiać międzynarodowo, tak? Ludzie są porozsiewani po całym świecie, każdy ma dostęp do internetu i można zarobić naprawdę potężne pieniądze. Ja oczywiście później zacząłem się szkolić bardzo dużo, zacząłem sam później też robić różnego szkolenia i nie zapomnę takiej sytuacji, kiedy też prowadziłem takie też to spotkanie, taki online, taki webinar i miałem też pierwszy swój kurs, pierwsze swoje szkolenie. Ono kosztowało coś tam około 200 zł, ja mówię, dobra, na tym szkoleniu go sprzedam za 100. I wyobraźcie sobie, że prowadziłem takie, nie wiem, szkolenie chyba przez godzinę czy półtorej
Później też się bałem, wiadomo, jak tutaj dać komuś jakąś ofertę na to szkolenie, mimo że ludzie chcieli tej informacji, chcieli w ogóle tego to wszystko, jak tutaj taką ofertę. Ale dobra, przełamałem się, dałem taką ofertę i posypały się zamówienia. Ja przeprowadziłem chyba szkolenie w ciągu godziny czy półtorej godziny, a pieniądze spłynęło coś na około 2000 zł. I to też był taki naprawdę szok. Wow, w ciągu godziny tyle pieniędzy zarobić. I ja, jak kiedyś się szkoliłem z rozwoju osobistego, to ja usłyszałem takie jedno bardzo ważne zdanie, że wiedza jest tylko pogłoską, dopóki nie zaistnieje w ciele. I ludzie często słyszą, że można zarabiać online, że można takie rzeczy robić, że można uzyskiwać dochód pasywny, ale dopóki człowiek na własnym ciele tego nie odczuje, to w to do końca nie wierzy. Dlatego ja naprawdę to powiedzenie, ja w wieku chyba 22 czy 23 lat zacząłem się szkolić z rozwoju osobistego i cały czas do tej pory towarzyszy mi to zdanie, że wiedza jest tylko pogłoską, dopóki sami tego nie odczujemy. I tak samo jest z dochodem pasywnym, tak? Ludzie dużo o tym mówią, dużo się o tym pisze, ale dopóki sami nie zaczniemy generować jakiś dochód pasywny, to ciężko w to uwierzyć. I ludzie często mylą dochód pasywny z tym, że od razu trzeba mieć Lamborghini, jakąś willę, jachty i w ogóle mieszkać w tropikalnych krajach. Nie zdaję sobie sprawy, że dochód pasywny w dzisiejszych czasach można bardzo łatwo zacząć tworzyć, tylko kwestia tego, jak ten duży dochód pasywny jak później może być. I ja zaczynałem od w ogóle szkoleń właśnie online, tak, od tego typu rzeczy, a później trafiłem na branżę finansową, czyli rynek walutowy, rynek kryptowalut. I to mi się jeszcze tym bardziej spodobało, że w branży szkoleniowej, żeby zarabiać, to trzeba sprzedawać te szkolenia, tak? Czyli trzeba sprzedawać kursy, czy jakieś takie inne rzeczy i ludzie muszą to kupować. W branży finansowej nie dość, że samodzielnie możemy sobie zarabiać, to jeszcze możemy też sprzedawać innego rodzaju rzeczy. Czyli w branży szkoleniowej, jak ja sprzedawałem te szkolenia, to jak nie sprzedałem kursu, to nie zarobiłem. A musicie zdawać sobie sprawę też, że wiadomo, że nikt nie kupi 2-3 razy jednego kursu, tak samo jak nikt nie kupi 2 razy e-booka czy zainstalował, więc cały czas jakby trzeba było szukać nowych klientów, a w branży finansowej dostrzegłem to, że jestem w stanie sam sobie zarabiać pieniądze, a są dodatkowe możliwości typu różnego rodzaju narzędzia, oprogramowanie, które jest w stanie jakby skalować cały ten biznes. No i tak właśnie dostrzegłem to, że w dzisiejszych czasach mam takie oprogramowanie, takie narzędzia, możemy rozkręcać tak biznes globalnie, że no ciężko jest, żeby cokolwiek się z tym równało. Mhm, super. Adam, a powiedz mi, czyli mówisz właśnie, że ludzie często muszą wybierać na przykład, bo tak powiedziałeś, że musiałeś wybierać między tym, czy na przykład robiłeś coś dla siebie, czy jak byłeś, miałeś partnerkę, czy spotkać się z nią, tak? I tak samo jest często w rodzinach, tak? Że na przykład jeżeli mamy rodzinę, no to wybieramy, tak? Czy spędzimy czas z rodziną, czy będziemy więcej pracować. Jeżeli nie będziemy więcej pracować, to tak samo nie mamy pieniędzy dla rodziny, tak? Ale nie mamy też, no z drugiej strony nie mamy też czasu, tak? I co tu wtedy zrobić? Zobacz, to jest ale ta sama zależność. Bardzo fajne pytanie. Słuchaj, ja to zawsze byłem taki, że ludzie właśnie tak, albo chcą tyrać, zarabiać pieniądze, tak? I zarabiać kosztem w ogóle swojego czasu wolnego, kosztem hobby, czy kosztem swojego związku. A w momencie, kiedy są zmęczeni tym wszystkim albo nie chcą tak po prostu tyrać, to uznają, dobra, ja się tam nie interesuję, tak? Zostaje to, co mam, mi tyle pieniędzy wystarczy, no i później często się pojawiają te wszystkie hasła, pieniądze szczęścia nie dają, tak? Czyli zamiast zadawać sobie takie pytanie, w jaki sposób mogę, nie wiem, coś ulepszyć, zacząć więcej zarabiać, może zarabiać więcej, ale mniej pracować, lżej, nie ciężko pracować, to ludzie wybierają, tak? Popadają w takie skrajności. Albo mało zarabiam i mam czas dla siebie, albo dużo zarabiam, albo nie mam czasu dla siebie. Ja zawsze byłem taki, że dlaczego ja mam wybierać? Nawet się kiedyś śmiałem, że jak się uczyłem jeździć na nartach, tak? Zazwyczaj ludzie mówili, cele przez snowboard czy narty. A ja powiedziałem, dlaczego ja mam wybierać? No się nauczyłem jeździć na dwóch. No, ja zawsze miałem takie podejście, to nie o to chodzi, żeby decydować, czy popadać w skrajność i zawsze coś wybierać, tylko zawsze szukałem, ja chcę mieć jedno i drugie. I jak ja mogę to uzyskać? No i tak właśnie o to chodzi, że no trzeba jednak, no później jeszcze porozmawiamy o tym, w jaki sposób w ogóle docieram do takiej informacji, żeby na ten temat, nie? Tak, właśnie bardzo często właśnie ludzie, którzy mają dużo osiągnięć i sukces, mówią, że oni chcą mieć ciastko i jeść ciastko, tak? I to właśnie jest to, o czym właśnie mówimy, że oni nie chcą wybierać między tym a tym, oni po prostu chcą mieć to i to. Ludzie natomiast, którzy mają mentalność biednych, tak, czyli taką, że nie widzą możliwości, nie widzą po prostu możliwości rozwoju albo możliwości zarabiania, bo nie są otwarci po prostu na to, bo mają zamknięte, znaczy takie stereotypy stare w sobie zakodowane, zawsze mówią, że wolą na przykład mieć ciastko, tak? No ale co z tego, że masz to ciastko, jak z niego nie korzystasz, nie możesz tego jeść, tak? Albo że wolą być szczęśliwi niż bogaci, tak? Ale tak naprawdę co ma szczęście tutaj
do tego, faktycznie pieniądze nie dają być może szczęścia, ale pomagają spełniać marzenia, pomagają lepiej żyć, bardziej komfortowo, tak, pomagają innym ludziom dawać pracę tak naprawdę i robią bardzo wiele innych fantastycznych rzeczy, tak? I ja też słyszałam, to nie raz zresztą słyszałam to od milionera, powiedział mi kiedyś, że jest takie fajne powiedzenie, tak jak powiedziałaś, pieniądze szczęścia nie dają, ale jest druga część, słuchajcie tego, i druga część brzmi, pieniądze szczęścia nie dają tym, którzy ich nie mają. I ludzie po prostu biedni sobie ucięli to, tak, tą drugą część, dlatego żeby się tak naprawdę wybronić z tego, że oni nie mają tych pieniędzy. I często mówią, jak masz pieniądze, tak, tutaj widziałam taki komentarz, któryś ktoś dał, że ja dodałam, że multimilioner przyjeżdża i chce się spotkać. Dzisiaj to czytałam te komentarze i ktoś napisał, to jak taki multimilioner, to im da każdemu po 1000 zł, tak, ale z drugiej strony, jeżeli on pracował na to przez ileś lat, wstawał wcześniej, robił inne rzeczy, których ty dzisiaj nie chcesz robić, nawet nie chcesz tego posłuchać, nawet nie chcesz po prostu zmienić cokolwiek w swoim życiu, nie chcesz poczytać książki, no a on po prostu robił to na przykład przez 2 lata, 5 lat, 7, tak, budował swoje finanse, czemu mam teraz udać to? No z jakiej racji, tak? Weź się po prostu do roboty i sam zacznij robić. Tak, okay. Ja to właśnie taką bardzo fajną rzecz, jaka też mi się ostatnio spotkała, przydarzyła, a mianowicie jakiś tam facet na Facebooku też mi napisał, tak, znalazł mój fanpage i napisał, słuchaj, widzę, że coś tam działasz w branży finansowej, bo ja to coś tam jestem, tutaj mam jakiś problem, potrzebuję pieniędzy, w ogóle, czy mógłbyś w jakiś sposób mnie poratować? A on był jakiś fotografem, naprawdę miał piękne zdjęcia. Ja do niego mówię, słuchaj, facet, nie, ale ty jesteś fotografem, ty robisz zdjęcia, nie, ty możesz naprawdę biznes skalować naprawdę potężnie. Ja mówię, jeżeli chcesz, to odezwij się do mnie, ja ci powiem, są serwisy w dzisiejszych czasach takie, które, dzięki którym możesz zarabiać na sztuce, tak, na tych zdjęciach. A mówię, odezwij się do mnie, ja ci powiem, jakie są możliwości, tym bardziej, że wiele razy miałem konsultacje z fotografami, którym też podpowiadałem różne rodzaje możliwości. A on widocznie poszedł na po prostu też taką łatwiznę, że niech mi wszyscy dadzą pieniądze, bo jestem biedny, bo jestem potrzebujący, ale sam kompletnie nie chciał w ogóle w jakiś sposób się rozwijać. Ja osobiście wspieram kilka fundacji, ale zawsze zazwyczaj patrzy się na to, że jestem w stanie pomóc ludziom, którzy jakby są totalnie bezbronni, tak? Czyli jakieś, nie wiem, bardzo małe dzieci, które wiadomo, nie są w stanie pójść do pracy i zarobić, albo jakieś, nie wiem, zwierzęta, bezdomne zwierzęta w jakichś schroniskach albo centrum. Jestem w stanie wspierać takie fundacje, bo wiem, że ci ludzie albo te zwierzęta nie są w stanie samemu sobie pomóc. Ale jak ja widzę, że ludzie mają ręce, nogi, są możliwości gdzieś w dzisiejszych czasach na rynku, a oni jakby szukają najprostszej drogi, czyli dajcie, bo mi się należy, albo tak choćby ludzie w państwie, tak? Zamiast się edukować, zacząć poznawać nowe ludzi, nawiązywać kontakty, dostrzegać możliwości, jakie są na rynku, to najlepiej niech mi państwo da, tak? Bo mi się należy. No, to jest właśnie ten problem, to taka krótkowzroczność. No właśnie, Anna, powiedz mi, a co jest takiego ważnego, żeby zacząć zarabiać online? Co jest takiego ważnego w twoim zdaniu? Moim zdaniem niesamowicie istotne jest to, aby zacząć poznawać odpowiednich ludzi. To znaczy zacząć tworzyć sobie takie środowisko osób, które naprawdę się tym interesują, które w tym działają, które są zaangażowane. Nie tacy, którzy na chwilę weszli, coś tam pospamują po grupach i dobra, i zarabiamy, albo nawet pod różnymi rodzajami, czy tam moimi filmami, czy na pewno Ania, tobie też się zdarzyło, że gdzieś tam pod filmami wrzucali jakieś tam spamy. Tylko chodzi o to, aby naprawdę zacząć poznawać ludzi, którzy działają w różnych biznesach, tak? Czy to jakieś kryptowaluty, czy to rynek walutowy, czy to jakieś programy partnerskie, czy to jakieś tam multilevele, MLM-y, bo ci ludzie naprawdę się uczą, są ambitni, mają jakieś cele i warto poznawać takich ludzi. Nigdy nie wiadomo, czego się dowiemy, w jaki sposób nas zainspirują. Tacy ludzie też mają wiedzę, też mają doświadczenie i korzystając z informacji, jakie od nich możemy uzyskać, sami zaczynamy się coraz więcej dostrzegać możliwości. Ja kiedy startowałem, to też bardzo dużo rzeczy nie wiedziałem, tak? Nie wiedziałem w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi. Też na początku interesowałem się rzeczami, którymi interesować się nie powinienem, bo po prostu nie miałem wiedzy. Ale później zobaczyłem, poznałem jedną osobę, drugą, trzecią, czwartą. Ona mi powiedziała, słuchaj, ja cały czas śledzę ten kanał YouTube, ja śledzę tą stronę na fanpage'u. Ja zacząłem też śledzić i widziałem, że to naprawdę są konkretne osoby, które mają potężną wiedzę, są naprawdę ekspertami, są fachowcami. Ja zdobywając taką wiedzę, sam zacząłem się coraz więcej edukować. I w tym momencie, kiedy rozmawiam z jakimiś ludźmi, to ja widzę, czy jeżeli on mi mówi o jakimś biznesie, o jakichś możliwościach, to ja sam jestem w stanie to przeanalizować, tak? Dostrzec, tak, rzeczywiście to ma potencjał, albo dobra, weź odejść facet, weź mi, nie mówię takich rzeczy, bo to śmierdzi na kilometr, nie? Dlatego, żeby zacząć inwestować, znaczy w ogóle zarabiać przez internet, to bardzo ważna jest kwestia to, aby na spokojnie zacząć obserwować odpowiednich ludzi, powoli nabierać wiedzy, budować tą społeczność, bo chodzi też o to, aby ludzie często mają taki problem, że oni mają duże ambicje, chcą działać, ale ich znajomi, ich środowisko
totalnie nie sprzyja temu. Czyli jakby oni chcą się wybić całkowicie z tego środowiska, a wszyscy do tej pory znajomi mówią, nie, to nie działa, to jest ściema, tak się nie da. I to może na początku być bardzo ciężkie, tak, i demotywujące. Dlatego niesamowicie istotną, ważną jest to, aby jeździć na różnego rodzaju spotkania, eventy, tam, gdzie ludziom zależy, którzy chcą. Wiadomo, że jak ktoś jedzie na spotkanie, to poświęca na to swój czas i energię, tak? I to są konkretne osoby. Nawet jeżeli nie działam dokładnie w tej samej branży, to niektóre rzeczy mogą być wspólne. Ja niesamowicie wiele razy poznałem jakieś osoby, które działają w różnego rodzaju branżach. Od tego się coś dowiedziałem, od tego się zainspirowałem się czymś. Zobaczyłem, jak w ten sposób działa jedna osoba, co u tej działa, co u tej nie działa, jakie błędy popełniali, co się dobrze sprawdza, jakie jest nowe oprogramowanie, z czego można korzystać. I w ten sposób stajemy się coraz lepsi, jesteśmy w stanie zarabiać coraz lepiej i nie robimy takie rzeczy jak niektórzy, że a to ściema czy nie ściema, ściema czy nie ściema, czy tak samo jakby, nie wiem, kryptowaluty, tak, idą do góry albo na dół, jak ci się wydaje, poleci w dół czy w górę? To nie o to chodzi, tak? To chodzi o to, żeby poszerzać swoją wiedzę, poznać odpowiednich ludzi, dzięki temu stajemy się coraz lepsi w tym, co robimy i uzyskujemy coraz lepsze rezultaty, coraz lepsze wyniki. Mhm. Tak, masz rację, Adam. Słuchajcie, no my tu w ogóle mamy teraz niespodziankę, także te osoby, które zostaną do końca i mam nadzieję, że zostaniecie, to dostaniecie niespodziankę od Adama, ponieważ Adam ma tutaj bardzo fajny przekaz dla Was. No i oprócz tego mamy też dla Was niespodziankę, ponieważ no, będziecie mieli drugą niespodziankę, tak? Tak naprawdę. No jeżeli jesteście zainteresowani tym, żeby coś robić i żeby zmieniać swoje życie, tak? No to będzie okazja naprawdę bardzo, bardzo fajna. Trochowało się, wiedzieć tylko tak, że moi rodzice mieli ograniczone pole widzenia, innych możliwości zarobkowych. Sama do wszystkiego doszłam ciężką pracą i nikt niczego nie dał. Chcesz coś mieć, to weź się za robotę, a biedy nie zaznasz. Magda napisała, brawo Magda, tak. No widzicie, to jest właśnie prawda, tak? Tak naprawdę trzeba zakasać rękawy i po prostu robić. Adam też miał dość pewnych rzeczy. A ty, Adam, miałeś to w takim okres takim swojego życia, że po prostu powiedziałeś, że dość, nie chcę już pracować, po prostu mam to gdzieś i po prostu muszę coś zrobić. I tak jak się właśnie powiedziałeś, że dowiedziałeś o tym, że ten człowiek w ciągu tygodnia zrobił 100 tysięcy, to właśnie to było ten moment, kiedy powiedziałeś, nie, muszę zacząć się interesować tym zarabianiem online? Znaczy, tak jak powiedziałem, no, to był ten moment, kiedy bardzo ciężko pracowałem i z jednej strony miałem te pieniądze, a z drugiej strony nie miałem czasu, żeby w ogóle pocieszyć się tymi pieniędzmi, tak? Czyli co z tego, że zarabiam jakieś pieniądze, jak nie mam w ogóle czasu na to, żeby je wydać. I kiedy ja zobaczę, że ludzie potrafią zarabiać dużo, dużo więcej i mniej pracować, to ja sobie pomyślałem, w czym on jest lepszy ode mnie, tak? Dlaczego on może, a ja nie mogę? I wtedy zobaczyłem, że no, są inne możliwości, tak? Nie trzeba po prostu brać i ciągnąć 500 tysięcy nadgodzin, bo nawet jak będziemy pracować 24 godziny na dobę, ja kiedyś słyszałem w ogóle w Anglii, że niektórzy ludzie są tacy, że potrafili chodzić na dwie zmiany, tak? Jeżeli były jakieś zmiany, były jakieś systemy dwuzmianowe, czyli od rana do południa, od południa do wieczora i niektórzy potrafili przyjść z samego rana i wracać wieczorem, tak? Ciągnąć dwie zmiany. Ja sobie myślę, Jezus Maria, o co tutaj chodzi? Ostatnio widziałem bardzo fajny taki artykuł jednego z polskich milionerów. Miałem też przyjemność spotkać go na Inwestcampie. No i on właśnie nagrał w nagraniu wideo takie fajne rzeczy, że czasami ludzie wyjeżdżają na przykład za granicę, czy to do Niemiec, czy do Anglii, po to, żeby zarobić, tak? I oni biorą, ciągną, pracują naprawdę jak jakieś mrówki, zapieprzają, żeby odłożyć pieniądze i później wrócić do Polski. I on mówi, że on też to przechodził, nie? Zazwyczaj tak jest, że ludzie przez parę lat zarabiają, odkładają te pieniądze, odkładają ciągle mało, a później wracają do Polski, wydają te pieniądze, tych pieniędzy nie ma. Ponieważ oni dalej cały czas mają taką mentalność, że nie uczą się tego, jak mądrze pracować, jak efektywnie pracować, jak ciężko pracować. Oni rozpieprzają te pieniądze w ciągu, tam nie wiem, roku czasu, to co napracowali przez kilka lat i dalej są w tym samym miejscu, w którym wcześniej byli. I teraz opcja, albo zadowalać jakąś tam, nie wiem, przeciętną pracą, jaka tylko jest w Polsce, żeby tylko zarobić na, nie wiem, jak tam kredyty, rachunki i te inne rzeczy, albo znowu wrócić za granicę i znowu ciągnąć przez parę lat i wszystkie sobie odmawiać, żeby odłożyć te pieniądze. I to nie o to chodzi. To właśnie kwestia jest tego, żeby poznać odpowiednich ludzi, poznać odpowiednie możliwości, aby zarabiać mądrze, żeby to można było skalować, tak? A nie po to, żeby tyrać, odkładać, a później i tak się pieniądze na rozchodzą nie wiadomo gdzie. I ja tak mam bardzo dużo takich przykładów. Ludzi, którzy podkładali pieniądze, poświęcili na to parę lat, wrócili, wydali i znowu wrócili, bo nie mają tych pieniędzy, które zarobili. Jeżeli ktoś nie potrafi zarządzać pieniędzmi, nie ma odpowiedniej mentalności, to nie będzie potrafił się dorobić niczego. Czyli wiedza, no jest takie powiedzenie, wiedza to potęga, to potężne narzędzie, no i władza tak naprawdę, tak? Władza nad tym, nad swoim życiem, nad tym, nad twoimi pieniędzmi, tak? Jeżeli wiesz, co masz zrobić,
z pieniędzmi, które zarobiłeś, tak naprawdę to możesz je pomnożyć, tak? I nawet jak stracisz te pieniądze, a masz tutaj w głowie to, to ty po prostu odzyskasz te pieniądze, tak? I jeszcze je pomnożysz ilośćkrotnie. I słuchajcie, ja ostatnio też usłyszałam takie fajne właśnie, to Grzegorz mi akurat mówił, mam nadzieję, że w czwartek, jak będę z nim rozmawiała, to opowiem. To jak Alex Morton, mamy tutaj w tej branży właśnie, w której my pracujemy, tak, i współpracujemy, mamy takiego młodego człowieka, on jest wiceprezydentem firmy, on powiedział 28 lat, 29 już, i on, słuchajcie, występuje na największych eventach GoPro Erika Ware, tak, występuje, w swoim życiu wykreował kilkudziesięciu milionerów. I on powiedział fajną rzecz, że nawet jak oni zaczęli zarabiać te miliony złotych i w ogóle, to potem oni to jednak wszystko tracili, tak jak ty powiedziałeś, tak? Ponieważ oni nie mieli, tak naprawdę nie mieli i nie wiedzieli, co mają zrobić z tymi pieniędzmi, jak mają je pomnożyć, tak? Czyli to jest właśnie ta dźwignia, ta wiedza tej po prostu w tej dźwigni, co masz zrobić z tymi, jeżeli już masz te pieniądze, tak? Czy to jest 100 tysięcy, 200 milion, co ty masz zrobić z nimi, żeby je pomnożyć i żebyś mógł potem, czy mogła korzystać z nich i tak naprawdę nie pracować już ciężko, tylko po prostu, żeby te pieniądze ciężko dla ciebie pracowały, tak? I to jest właśnie to, o czym dzisiaj mówimy, tak, te inwestowanie, inwestycje online, tak, to co można w dzisiejszym świecie zrobić. Ale słuchaj, no właśnie, bo ludzie boją się tego, tak? Wolą oddać do banku tak naprawdę, zobacz, na 2%, teraz już jest 2,7%, słuchajcie, w skali roku, to jest niesamowite, jak ja słyszę reklamy i mówią, że po prostu 2,7 w skali roku pieniądze w banku możesz trzymać. I jeszcze musisz zapłacić o tego oczywiście podatek belki, tak? I jeszcze tam inne jakieś opłaty. I teraz nie wiem, czy wy wiecie, ale bank, jeżeli macie tam na przykład jakieś pieniądze, załóżmy 10 tysięcy złotych, to twój bank, musisz wiedzieć, że on obraca twoimi pieniędzmi 20 razy w ciągu miesiąca i on zarabia na rynkach finansowych twoimi pieniędzmi, tak? I on się bogaci. I ty, gdybyś miała taką, albo gdybyś miała możliwość taką, żeby się nauczyć tego właśnie poprzez internet, tak? Nauczyć się, jak pomnażać to każdego dnia i na przykład 1% każdego dnia z tych 10 tysięcy, to czy to nie byłaby fantastyczna opcja? Myślę, że by była bardzo fantastyczna, tak? Ale ludzie boją się, ponieważ nie mają wiedzy, tak? Nie mają wiedzy i my dlatego właśnie jesteśmy tutaj po to i będziemy prowadzić takie różne spotkania, będziemy Was tutaj namawiać tak naprawdę do pewnych rzeczy, będziemy Was pokazywać Wam różne możliwości, żebyście się otworzyli i zaczęli myśleć na temat tego, jak w dzisiejszym świecie poprzez to, że mamy internet, że mamy smartfony, możemy naprawdę z każdego miejsca na ziemi uczyć się i zarabiać pieniądze, tak? Okej, Adam, a powiedz mi, dlaczego właśnie ludzie się tak naprawdę, twoim zdaniem, dlaczego ludzie boją się tylko zarabiania przez internet, boją się w ogóle cokolwiek zrobić? Dlaczego? Okej, zanim ja Ci odpowiem na to pytanie, to jeszcze wrócę do tego, do tej mentalności ludzkiej, tak? Ty powiedziałeś właśnie, że Alex, jak tam zarabili naprawdę duże pieniądze, to im to wszystko rozwalali. No i tak samo jest chociażby z ludźmi, którzy wygrywają, tak? Ludzie czasami jakby nie wierzą w to, że w ogóle cokolwiek mogą się rozwinąć w jakikolwiek kierunku, tylko myślę, że muszą pracować, a jakiekolwiek większe pieniądze, to jedynie wygrałem gdzieś tam w lotka czy taki loterii, jakieś totka. I mimo, że kiedyś zamieściłem taki fajny post, że szanse ludzie na to, że wygrałem jakieś totka jest jeden, tam to chyba do 9 milionów, ja tam napisałem jakiś taki post, czy ty rzeczywiście bardziej wierzysz w to, że mając szansę 1 do 9 milionów trafisz gówno wygrane, niż to, że jesteś w stanie się czegoś nauczyć i sam zacząć zarabiać pieniądze, nie? To jest niesamowite, nie? I szansa 1 do 9 milionów i ludzie bardziej w to wierzą, wysyłają kuponiki, niż to, że są w stanie poznać odpowiednich ludzi, zdobyć odpowiednią wiedzę i powoli zacząć się wszystkie uczyć, aby samodzielnie zarabiać. W jednym z tych takich właśnie nagrań, o których powiedziałem, jednego takiego właśnie z polskich milionerów, też było fajnie powiedziane, że ludzie mają często takie ustawienie, taki termostat, tak? Czyli oni są przygotowani, okej, ja w pracy dostaję tyle wypłaty, to tyle będę zarabiał. I w momencie, kiedy dostaję większą ilość pieniędzy, nie wiem, jakieś dodatkowe pieniądze, skądś, nie wiadomo skąd się wezmą, ale są takie sytuacje, że jest jakiś przypływ gotówki, to oni zamiast pomyśleć, w jaki sposób, nie wiem, albo zainwestować, albo przeznaczyć na edukację, to oni zaraz myślą, na co to rozwalić, nie? A tutaj zrobię remont mieszkania, a tutaj sobie pojadę wakacje, a tutaj kupię to, a kupię to i po prostu za dużo już mam tych pieniędzy, nie? Bo oni mają termostat ustawiony tam na przykład na to swoją wypłatę miesięczną i wszystko, co jest poza tą wypłatę, to trzeba to rozwalić. No. I to jest to, że ludzie jakby no, z góry się odcinają od tego, że naprawdę mogą zarabiać coraz więcej. Dlaczego ludzie się boją? Ludzie boją się straty, boją się, że mogą wszystko przegrać, że a co jeżeli mi nie wyjdzie, a co jeżeli stracę pieniądze, zarabiałem, a co jeżeli stracę pieniądze. I o ile
do tej pory, znaczy wiadomo, zanim jeszcze mieliśmy do czynienia z internetem, z tym wszystkim narzędziami, z oprogramowaniem, ludzie zazwyczaj musieli otwierać takie tradycyjne biznesy, nie wiem, otwierać jakąś taką firmę, kupować sprzęt, wynajmować jakiś lokal. Wiadomo, że na to potrzeba było bardzo dużo pieniędzy, albo nawet ludzie brali jakieś kredyty. I to jest duże ryzyko, tak, że nie ma gwarancji na to, że ten biznes wypali. I ja rozumiem, że ludzie mogli brać kredyty, czy tam chcieli jakoś otworzyć restaurację, to nie wypala i zostałem z kredytami, z długami. W dzisiejszych czasach już takie rzeczy nie ma. Teraz naprawdę można za bardzo małe pieniądze zacząć powoli działać, inwestować, zarabiać, a później to coraz bardziej skalować. Mimo wszystko ludzie dalej się tego boją, tak? A co jeżeli stracę? Co jeżeli stracę? Ja mam takie podejście, jeżeli stracę, to odrobię, tak? Jestem w stanie dalej zarobić. Nie trzeba tutaj nie wiadomo jakich pieniędzy. To nie są jakieś tam, nie wiem, inwestycje w nieruchomości, że trzeba mi duży kapitał na to, żeby zacząć inwestować, czy jakieś tam, nie wiem, diamenty, złoto, że trzeba naprawdę dużą ilość pieniędzy zarobić, żeby jakiekolwiek to miało przełożenie. W dzisiejszych czasach na rynku walutowym, na rynku kryptowalut można zacząć od bardzo małej kwoty i powoli powiększać ten swój depozyt, powiększać to swoje kwoty i zarabiać coraz więcej. I tutaj znowu wracamy do tego popadania w skrajność. Ludzie czasami mają, dobra, ja mam wszystkie odłożone pieniądze i oni od razu myślą, że muszą wszystko wpakować w jedno, tak? Postawić wszystko na jedną kartę. Jeżeli uda się, to zarobią dużo pieniędzy. Jeżeli nie uda się, to stracą wszystko. I tutaj też bardzo, ja kiedyś nagrałem takie nagranie wideo odnośnie tego, że nie należy inwestować pieniędzy, których nie można stracić. Czyli ludzie czasami są właśnie chciwi, pazerni, i chcą się szybko dorobić. Nie mają pieniędzy, więc biorą jakiś kredyt. Ja mówię, jeżeli nie jesteś w stanie tego spłacić, nie wiem, w 2-3 miesiące, to tego nie rób, tak? Bo ludzie czasami biorą naprawdę duże pieniądze, których nie mają i inwestują w coś i gdyby coś się z tym stało, to nie tylko, że nie mają pieniędzy, to jeszcze przez kilka lat są uziemieni, ponieważ muszą to spłacać. W dzisiejszych czasach mamy taką możliwość, że może naprawdę małe pieniądze zainwestować, zacząć działać, a jeżeli popełnimy jakiś błąd, jeżeli coś nie wyjdzie, to okej, dobra, straciłem trochę pieniędzy, znowu zaczynam od początku, tak? Zaczynam działać, albo nie od początku, ale tylko troszkę pieniędzy straciłem, a dalej mam pieniądze, którymi mogę obracać. Ludzie jednak strasznie się tego boją, a co jeżeli nie wyjdzie i to ich wszystkich paraliżuje. I to nie tylko w inwestowaniu przez internet, ale w zmianie pracy nawet. A co jeżeli nie znajdę nowej pracy? Tutaj mam stałą, mam jakby, wydaje mi się, że to jest stała praca, że jest bezpieczna, a co jeżeli zmienię pracę i tam mnie zwolnią albo nie przyjmą mnie do tej pracy, co ja wtedy zrobię? Ludzie strasznie się boją. Ja proponuję każdemu, żeby zrobił takie fajne ćwiczenie, żeby wziął kartkę papieru, rozpisał sobie, podzielił na dwie kolumny. Po lewej stronie napisał, co może zyskać, jeżeli zacznie działać, a co może stracić. I widząc te wszystkie rzeczy, które może zyskać, może się okazać, że te jego obawy są po prostu jakąś błahostką. A nawet jeżeli są jakieś takie rzeczy, których może się obawiać, to zawsze można sobie odpowiedzieć na pytanie, ok, w jaki sposób mogę się zabezpieczyć, gdyby taka ewentualność nastała. I tutaj też jest kwestia tego, ile pieniędzy jesteśmy w stanie zainwestować. Jeżeli ktoś chce postawić wszystko, co ma, albo nawet słyszałem jakichś takich kretynów, że mówią, sprzedaj samochód, weź pożyczkę, nie wiem, na 100 tysięcy i wszystko wpakuj w jeden biznes, no to wiadomo, że gdybym ja to napisał po prawej stronie, że mogę stracić wszystkie pieniądze, jeszcze zadłużyć się na 20 lat, no to bym tego nie podjął się takich rzeczy, tak? Ale gdybym sobie napisał, ok, wpłacę na przykład, nie wiem, tam $500, 500 zł, tam 500 funtów i działam z tą kwotą. Jeżeli ją pomnożę, to super, jeżeli stracę, to dobra, ok, no straciłem 500, tak, odrobię to i będę w stanie dalej działać, będę bogatszy o doświadczenie, będę bogatszy o wiedzę, następnym razem takich błędów nie popełnię. To nic się takiego nie dzieje, tak? A ludzie często sobie nie zdają sprawy, że oni jakby trzymając się tego, co mają na chwilę obecną, oni też strasznie dużo ryzykują. Co ryzykują? Że nie spełnią swoich marzeń, że się nie zrealizują, że jeżeli coś się stanie w ich życiu niespodziewanego, to nie będą w stanie temu sprostać. No bo wyobraź sobie taką sytuację. Ja na przykład tylko w tym roku, na początku tego roku, usłyszałem o chyba 3 albo 4 znajomych, że stracili pracę. No to dlatego, bo oni myśleli, Adam, ty się jakimś tam pierdołami zajmują, takie rzeczy nie działają, to jest niemożliwe, ja tu mam stałą pracę, tak, chodzę tam przez parę dni w tygodniu do pracy i co się okazało, że firma przeniosła swoją siedzibę do innego miasta albo nawet do innego kraju i oni mieli do wyboru, albo przenoszą się w ogóle do tego miasta, gdzie ta firma jest, albo szukają nowej pracy. I to jest trochę przerąbane, tak, bo wyobraźcie sobie, że ludzie czasami właśnie mają takie życie konsumpcyjne, tak, nie myślą o tym, żeby się rozwijać, nie myślą, żeby się edukować, żeby zacząć inwestować, tylko mają wypłaty, zarabiają i oni chcą dużo. Ludzie chcą mieć na wakacje, chcą mieć jakiś samochód, chcą kupić dom, ale z racji tego, że ich na to nie stać, to wszystko idzie w kredyt. I później jest taka sytuacja, że gdyby chcieli zacząć w coś inwestować albo chcieliby zmienić pracę, to oni się boją, że jeżeli coś nie wypali, to nie będą mieli za co spłacić tych kredytów. I też czasami pojawia się takie sytuacje, że oni myślą, dobra, mam z tą pracę, zarabiam, jest wszystko fajnie, ładnie, pięknie, a w momencie, kiedy się okaże, że jakiś kryzys, jest redukcja etatów albo firma się przenosi do innego miasta,
to oni nagle ups i co teraz? A zresztą każde kredyty, które ludzie biorą, no to są oprocentowane, tak? Więc za każdym razem, jak bierzemy coś na kredyt, tracimy pieniądze, jakby na to nie płacić. Bo zamiast zapłacić na przykład za coś 3000, to płacimy 3500, 3600. Więc za każdym razem tracimy te pieniądze, które mogliby przeznaczyć na coś innego. Tak, ja to też usłyszałam kiedyś, przeczytałam to w książkach, to Robert Kiyosaki powiedział, słuchajcie, że jest dobry kredyt i zły kredyt. I na ten temat uważam, że można było osobny w ogóle live stworzyć i po prostu powiedzieć o tym, ponieważ Adam, ty też na ten temat coś wiesz, tak, na temat dobrych i złych kredytów, bo są dobre kredyty, które przynoszą ci pieniądze, musisz o tym wiedzieć, a są takie, które po prostu wyciągają z twojego portfela pieniądze, tak? I to jest też bardzo fajna nauka, zapamiętaj to i jeżeli interesuje cię taki temat, to po prostu zgłęb to, tak? Zgłębiaj swoją wiedzę. I powiedziałeś tutaj bardzo fajną rzecz właśnie, że ludzie myślą, ile tutaj stracą, tak? I jak boją się po prostu, że stracą pieniądze. I widzisz, to wszystko znowu chodzi o tą mentalność, tak? O mentalność po prostu finansową, że bogaci mówią, jak widzą jakąś inwestycję, albo widzą jakiś projekt, albo widzą jakieś przedsięwzięcie, to zawsze mówią tak, ile mogę tutaj zyskać, tak? I jak ja mogę tutaj zarobić, tak? Bogaty, biedny natomiast mentalnie myśli, ile ja mogę tutaj stracić, tak? Albo na pewno chcą mnie oszukać, tak? Albo myśli tak długo, że ta okazja już po prostu przeminęła, albo już inni zarobili na niej i już wyszli na przykład zarobieni, tak? I zaczynają inne rzeczy robić, a on dopiero wchodzi tak naprawdę, gdzie to już tak naprawdę się rozmywa. I powiedz mi, Adam, jeszcze taką jedną rzecz. Słuchajcie, czy chcielibyście, powiedzcie mi, czy chcielibyście dowiedzieć się, Adam, powiedz, co ty masz w ogóle dzisiaj tutaj dla nas, dla tych wszystkich osób, które wpiszą w komentarzu, że chcą, tak, chcę, co Adam masz dla nich? Słuchajcie, jeżeli jesteś zainteresowany tym, żeby po prostu zacząć cokolwiek robić, tak, to dostaniesz tutaj od Adama nagranie wideo, to po pierwsze, a po drugie mamy jeszcze dla Was taką niespodziankę i będzie okazja nas spotkać, tak, czyli spotkać mnie tutaj, spotkać Adama i spotkać jeszcze wiele fantastycznych osób i o tym będzie już za chwilę, ale powiedzcie, czy chcielibyście po prostu spotkać osoby, które coś robią, które osiągają jakieś sukcesy albo które osiągnęły mega, mega sukcesy, tak? Czy, posłuchajcie, bo niby ludzie chcą coś zmienić, tak? Ludzie chcą zacząć zarabiać, ale kiedy dajesz im okazję, mówisz, słuchaj, to na przykład zobacz, mam takiego człowieka, który wiesz, który naprawdę chce ci pomóc, tak? I może ci pokazać pewne możliwości, to automatycznie ludzie, jak już mają taką okazję, to jednak zawsze szukają jakiejś mówki. A to nie, a to na pewno jakaś ściema, a to za tanio, a to za drogo, a to po co w ogóle to ma być? Nie mam teraz czasu, tak? I zawsze szukają to, znowu chodzi o tą mentalność, tak? Bo nie masz tego swojego, po pierwsze, dlaczego, a po drugie, tak mi się też wydaje, że ludzie tak naprawdę nie chcą nic zmienić, nie chcą po prostu ruszyć swojej dupy, żeby cokolwiek coś zrobić, bo łatwiej jest, tak jak mówisz, usiąść sobie po prostu w ciepłym, tak naprawdę, no, w ciepłej swojej posadce, tak? Tak, tylko tak naprawdę musisz wiedzieć, że tak naprawdę nie wiesz, ile ta posadka będzie trwała. Czy ona będzie, czy jutro pójdziesz do pracy i tak naprawdę szef powie ci, słuchaj, Marzenka, no niestety mieliśmy redukcję, tak? No przykro mi, muszę cię zwolnić, tak? Albo na przykład, jeżeli chcesz pracować dalej, to musisz się przenieść na przykład, nie wiem, do Krakowa, tak? I ty albo się przynosisz, albo dziękujesz i koniec z tym, tak? I tu chodzi wszystko o to, że żeby zacząć po prostu zmieniać swoje sposób myślenia. Dobra, Adam, no to powiedz nam tutaj, słuchaj, powiedz nam, co ty masz tutaj dla nas dzisiaj, dla tych wszystkich osób, które chciałyby się czegoś dowiedzieć, powiedz, co masz ciekawego. Okej, słuchajcie, jedno z bardzo ważnych rzeczy, o których wspomnieliśmy, aby w ogóle cokolwiek w życiu zacząć osiągać, to jest ta edukacja, tak, żeby brać, poszerzać swoją wiedzę, bo ludziom czasem się nie chce, tak, ja mi się nie chce uczyć, mi się nie chce czytać, mi się nie chce szkolić, ja chciałbym, żeby ktoś mi po prostu dał jakiegoś gotowca, albo żeby, nie wiem, przez przypadek o czymś się dowiedział i to mi załatwi sprawę do końca życia, nie, no niestety tak nie jest, cały czas musimy się edukować i ja z tego, co zauważyłem, co najwięcej rzeczy się też dowiedziałem, to od ludzi, których poznawałem, bo nawet książki są rewelacyjne, szkolenia są super, ale czasami w książkach nie ma takich rzeczy, których można się dowiedzieć od ludzi. Nawiązać kontakty, nawiązać bardzo fajne znajomości, które ułatwiają bardzo życie. I powiem tak, że ludzie czasami, dobra, jest jakieś, nie wiem, szkolenie, jest jakiś duży event, ale ludzie tam nie jadą,
bo na przykład, a ja nie mam z kim tam pojechać, tak? Bo nikt z moich zainteresuje się nie, nikt z moich znajomych się tym nie interesuje. Powiedziałem jednemu, powiedziałem Heniowi, Arturowi, Magdzie i jeszcze Piotrusiowi i oni powiedzieli, że mają to gdzieś, że nie jadą, tak? I ta osoba, mimo że dużo by chciała coś osiągnąć, chciałaby pojechać, poznać nowych ludzi, wejść do nowego środowiska, ambitnych ludzi, którzy coś w życiu osiągają, to oni często nie jeżdżą na takie spotkanie, nie jeżdżą na takie szkolenia, ponieważ nie mają z kim. I to nawet nie tylko jeśli chodzi o biznesie, ale w życiu prywatnym. Mhm. Wiele jest takich osób, a zapisałbym się na siłownię, ale nie ma z kim. Dziewczyny, a zapisałbym się na jakąś salsę albo na zuby, ale nie ma z kim. Jak nie ma koleżanki, nie ma kolegi, to często ci ludzie samodzielnie nie jeżdżą. A nawet jeżeli jeżdżą, to nie potrafią wykorzystać tego środowiska, w którym się znajdują. Ja zawsze mówię tak, żeby naprawdę działać, to trzeba tak, po pierwsze stworzyć sobie samemu środowisko ludzi, szczególnie ludzi, którzy idą w tym samym kierunku co my, a po drugie, kiedy już się pojawiłem w takim środowisku, to jeszcze trzeba wiedzieć, jak działać. Bo tak jak mówię, jeżeli na przykład wśród naszych znajomych mamy osoby, które gdzieś mają cały rozwój, gdzieś mają cały biznes, im jest po prostu wygodnie tak, jak jest, tak? Przychodzi piąteczek, piątunie, super, zarobiście, weekend, grill, piweczko, nie? I to mi wystarczy. To od takich ludzi się niczego nie nauczymy, niczego się nie dowiemy, bo skąd oni to mają wiedzieć, skoro oni w ogóle się nie interesują. Oni przez 20-30 lat robią to samo, jest im wygodnie, wszystko w kredycie, fajnie, super, high life. Nie? Jeżeli byśmy chcieli poznawać naprawdę ludzi, od których możemy się dużo nauczyć, skorzystać na ich wiedzy, na ich doświadczeniu, to jednak trzeba się pojawić tam, gdzie oni. Tylko jeżeli się pojawimy tam, gdzie oni przebywają, to jeszcze trzeba wiedzieć, jak wykorzystać tę sytuację. O co w tym wszystkim chodzi? Często widuję na takich dużych eventach. Ja kiedy jeżdżę na szkolenia, jeżdżę na eventy, to często z dwóch powodów. Pierwsze, żeby czegoś się nauczyć, czyli ja prowadzę biznes, rozwijam się i wiem, że będzie jakieś spotkanie tematyczne. To ja wiem, okej, na tym spotkaniu dowie się tego, albo chcę się jeszcze tego nauczyć. To czasami jeżdżę na takie spotkanie, żeby się czegoś nauczyć. Czasami jeżdżę na spotkania tylko po to, żeby nawiązać nowe znajomości. Bo ja wiem, że jak przyjedzie 400 osób, albo 500 osób, które były w stanie zapłacić za bilet, były w stanie poświęcić swój czas, to nie są jakieś tam Janusze, które siedzą w domu i wszystko gdzieś mają, tak? To są naprawdę ludzie, którzy działają. I ja często jeżdżę na takie spotkanie, żeby tych ludzi poznać. Ale co często obserwuję? Że osoby, które tam przyjeżdżają, to nie wiedzą w ogóle, jak się zachować. Nie wiedzą, jak do kogoś zagadać, jak go poznać, tylko siadają, słuchają, co jest do powiedzenia, event się kończy, szkolenie się kończy, wstają, wyjeżdżają. I to jest bardzo kiepskie, bo nie wykorzystują tych warunków, które tam są. I to, co i właśnie, Adaś, przepraszam za ciebie. No i właśnie, i powiedz teraz, co ty masz dla tych osób, które mogłyby po prostu zacząć poznawać tych ludzi, tak naprawdę ludzi, którzy inwestują, którzy działają, którzy robią coś. Co masz dla nich, powiedz tak szybciutko? Tak. Ja postanowiłem przygotować bardzo fajne nagranie wideo, w którym przedstawię, w jaki sposób jeżdżę na różnego rodzaju eventy, spotkania, w jaki sposób bardzo prosty poznaję bardzo dużo ludzi. Czyli w jaki sposób podchodzę, zagaduję, o czym mówię, jak długo z ludźmi rozmawiam, w jaki sposób biorę kontakt, aby później się z nimi jeszcze nawiązać relacje, jak to wszystko prowadzić. Chodzi o to, że na takie spotkanie jest bardzo dużo ludzi, można naprawdę kilkadziesiąt osób poznać. Tylko to nie należy też robić w ten sposób, że wszystko samo się za nas zrobi. To my musimy podejść do ludzi, my musimy rozpocząć z nimi rozmowę, na wiele różnych sposobów, bardzo prosty sposób można rozpocząć rozmowę z ludźmi. Trzeba pogadać z nimi tylko chwilę. To nie o to chodzi też, żeby spędzić z nimi cały dzień, bo na takie spotkanie czasami jest kilkaset osób. Chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi poznać. Więc w jaki sposób z nimi porozmawiać, w jaki sposób nawiązać kontakt i w jaki sposób dalej poprowadzić, żeby też nie potraktowali nas jako sprzedawców, tylko jako osoby, z której można później działać przez wiele miesięcy albo nawet lat. Tak, i słuchajcie, jak napiszecie w komentarzu link albo chcę, tak? To dostaniecie od nas, słuchajcie, to nagranie od Adama, w jaki sposób zaczynać rozmowę z ludźmi, którzy na przykład jesteście gdzieś na jakichś spotkaniach i tak dalej, żebyście mieli takie kluczowe, podstawowe rzeczy do tego, jak poznawać ludzi, żebyście umieli nawiązywać relacje, tak, z takimi ludźmi. I słuchajcie, bo czas nam się kończy, słuchajcie, mamy jeszcze 10 minut i tak naprawdę tutaj czytam wasze komentarze, czyli jeżeli ktoś chce, tak, chętnie poznam, tak, dawajcie tutaj, kto ma ochotę dostać nagranie wideo, jak konkretnie po prostu poznawać ludzi, jak zagadywać, w jaki sposób robić po prostu takie spotkanie, tak, automatycznie, no to po prostu dostaniecie kilka takich najważniejszych wskazówek od Adama, ponieważ Adam bardzo często jeździ na różne spotkania, spotyka ludzi z branży finansów, nieruchomości, tak, i wiele innych, ostatnio właśnie też, bo mówimy ostatnio nawet o tym. Także dajcie tutaj znać w komentarzu, dostaniecie to wideo od nas. I słuchajcie, powiedzcie mi jeszcze taką jedną rzecz, bo tutaj właśnie czytam wasze te komentarze.
jest taki, są coraz, ale konkretnie by się przydały, jakie inwestycje online, tak? I słuchajcie, o tym właśnie, jakie konkrety, no to my tutaj na początku już mówiliśmy, że to jest przede wszystkim największe konkrety, tak naprawdę, dostaniecie, słuchajcie, na żywo, tak? Bo my tu jesteśmy właśnie dzisiaj po to, żeby Wam powiedzieć, że największe konkrety, jakie możecie dostać, dostaniecie od człowieka, który osiągnął naprawdę niebywały sukces w bardzo młodym wieku. I ten człowiek przyjedzie tutaj ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki, dokładnie z Miami, tak? 10 lipca będzie w Warszawie i on tak naprawdę za darmo, to dosłownie za darmo, tak? Za darmo przyjedzie, bo będzie jeździł, będzie robił tutaj taki tour po Europie i on, ponieważ on współpracuje z nami, czyli ze mną, z Adamem, z Grzegorzem, który, bo będziemy mieli, słuchajcie, taki sam live, będziemy mieli w czwartek o godzinie 21 i Grzegorz pracuje z nim oko w oko na Zoomie, tak, czyli na takich spotkaniach pracuje z nim sam na sam i on po prostu przyjeżdża tutaj, ponieważ będzie w Europie, a ma bardzo dużo partnerów, ponieważ zbudował bardzo wielki biznes, tak, i zarabia ponad 1 000 000 zł miesięcznie. Ten chłopak ma 25 lat i uczy naprawdę niesamowitych rzeczy i on przyjedzie Ci konkretnie i powie, co zrobił, w jaki sposób, jakie błędy popełnił, ile czasu mu zajęło tak naprawdę dochodzenie do takich pieniędzy, tak? I czy Ty możesz to zrobić i w jaki sposób Ty możesz to zrobić? I słuchajcie, będziecie mogli tego człowieka poznać tak naprawdę za darmo, musicie tylko przyjechać do Warszawy i tam dostaniecie konkrety o tym, jak zarabiać online na największych rynkach finansowych na świecie, tak? Największych rynkach finansowych na świecie, ponieważ tam pieniędzy nie brakuje, tam codziennie jest 5,3 biliona dolarów, tak? Także Ty się o tym dowiesz, jak możesz zarabiać ze swojego komputera w domu, ze swojego telefonu, tak? Pokażę Ci to, w jaki sposób będzie o tym mówił. On dokładnie wszystko wie, ponieważ zbudował bardzo potężny biznes i zarabia na tym bardzo potężne pieniądze, a my z Adamem z nim współpracujemy i będziemy mieli okazję jego poznać, znaczy ja już go poznałam, tak naprawdę byłam w Stanach Zjednoczonych teraz w marcu, poznałam go osobiście, Adam go dopiero teraz pozna. Będzie okazja nas poznać, mnie osobiście, ponieważ ja również tam będę, będzie Adam, będziecie mogli wykorzystać to wideo, które Adam da, także jeżeli chcecie tego linka, to dajcie w komentarzu link albo chcę, tak? Także dostaniecie od razu to wideo, będziecie mogli wtedy do nas podejść, porozmawiać, tak? Jesteśmy tam dla Was, nie będziemy się chować po kątach, tylko będziemy dostępni dla Was. Także słuchajcie. Ja. Jak mówisz, Adam? Ja się będę chował po kątach. Też, dobra, to ja też się będę chowała, chociaż się dla chować, no. Nie, słuchajcie, będziemy tam dla Was, naprawdę zobaczycie, czy jesteśmy prawdziwi, jacy my jesteśmy, tak? Będą tam nasi partnerzy, będzie tam naprawdę fajna atmosfera i zobaczycie po prostu rzeczy, które tak naprawdę nie zobaczycie w internecie, tylko no, zobaczycie na żywo to wszystko. Tak, Adam? Ja też rozpocząć właśnie tutaj niesamowicie są możliwości, tak? Z jednej strony mamy, będziemy mogli poznać osobiście multimilionera, który zarabia pieniądze, jakie się ludziom czasem nie śnią. Powie nam, w jaki sposób on działał, tak, na różnych rynkach, bo on zaczął w Stanach Zjednoczonych i zaczął później działać na całym świecie, więc naprawdę powie nam, w jaki sposób on działa, w jaki sposób funkcjonuje, w jaki sposób zaczął zarabiać w tak krótki czas tak duże pieniądze. Z drugiej strony będziemy mieli dostęp do naprawdę ambitnych ludzi, którzy przyjadą, bo bilety są, z jednej strony bilety są bardzo tanie, są wręcz groszowe, a z drugiej strony jednak ktoś musiał poświęcić na to swój czas, żeby tam przyjechać. Więc będą naprawdę konkretne osoby i wyobraźcie sobie, że w ciągu jednego dnia można poszerzyć grono swoich znajomych o kilkadziesiąt osób, które naprawdę myślą w bardzo fajny sposób, są ambitne, mają swoje cele, tak? Czyli ludzie czasami mówią, a ja nie mam wśród swoich znajomych osoby, które się interesują tym, co my. Podczas jednego takiego spotkania można naprawdę kilkadziesiąt osób poznać i później trzymać z nimi kontakt. Więc to jest rewelacyjna sprawa. A do tego edukacja, wartość, tak? Każdy z nas jakieś doświadczenie, każdy w nas w czymś działał. Coś szło fajnie, czy coś szło niefajnie. Można się o wszystko wypytać, tak? Ludzie często szukają, mi się czasami jeszcze śmiać chce, że ludzie szukają często informacji na internecie, tak? Wpisują coś tam w Google, coś tam wyskakuje na stronę internetowej, czasami trafiają na jakieś tam portale tematyczne. A mi się śmiać chce, jak ludzie czasami zobaczą na jakimś portalu tematycznym jakiś artykuł i od razu to traktują jako pewniak. Ludzie nie wiedzą, że często portale tematyczne piszą artykuły tylko po to, żeby ludzie klikali. Tam nie, często nie chodzi o to, żeby to były jakieś rzetelne informacje, tylko patrzą się, co może wywołać emocje, co może wywołać jakieś takie zainteresowanie i piszą, co popadnie, tylko po to, żeby ludzie klikali, bo oni później zarabiają na artykułach sponsorowanych, na mailingach, na innych rzeczach. I można zobaczyć choćby w telewizji, tak, te wszystkie trudne sprawy, dlaczego ja i jakieś tam inne te wszystkie telenowele,
To nie jest po to, żeby ludzi wyedukować, tylko wiedzą, że ludzie to oglądają i po to to wstawiają. Tak samo na portalach internetowych. Na takich spotkaniach na żywo można naprawdę poznać ludzi i dowiedzieć się rzeczy, których ciężko czasami znaleźć w internecie, bo na internecie jest bardzo dużo syfu, który czasami ciężko przefiltrować. Ania, jeszcze tu jedno fajnie się odniosę do jednego fajnego pytania, które tu zostało zamieszczone na czacie. A na się to, że moja rozmowa z synem wczoraj po webinarze wyglądała tak, że spytałem się, czy wiesz, co to Forex, a on powiedział, tak, kiedyś zainwestowałem $1000 i w miarę szybko coś tam stracił, jak kończyć swoich pieniędzy. Ja kiedy słyszę takie teksty czasami, to ja się zastanawiam, zadaję takie pytanie, w jaki sposób działałeś na rynku Forex, tak? Co stosowałeś? Czy jakieś układy harmoniczne, czy jakiś price action, czy analizę techniczną, czy są spekulacje? I często takie osoby kompletnie nie wiedzą, co odpowiedzieć. A myślę, nie wiem, ja sobie coś tam klikałem, tak? Bo ktoś mi powiedział, że na rynku walutowym są duże pieniądze, ja chciałem zarabiać, więc wpłaciłem pieniądze, coś tam poklikałem, nawet nie wiedziałem, dlaczego to klikałem. I później jak zarobił, to nie wiem, dlaczego zarobił, jak stracił, to nie wiem, dlaczego stracił. Tak samo chociażby z reklamą, tutaj powiem, odnośnie tutaj chociażby rynku finansowego i reklamy. Ludzie też czasami, ja się nie reklamuję, bo wydaję pieniądze na reklamę, a nie mam klientów. Problem w tym, że trzeba się nauczyć, w jaki sposób korzystać z tych narzędzi. Gdyby reklama nie działała, to by firmy się nie reklamowały na YouTubie, nie reklamowały na Facebooku, nie reklamowały w gazetach, na billboardach, w telewizji, bo by cały czas tracili pieniądze. Firmy zarabiają olbrzymie pieniądze dzięki temu, że docierają przez reklamy do klientów. Tylko oni wiedzą jak, a jeżeli komuś się nie chce uczyć, nie chce się edukować, to będzie stracił pieniądze. I tak samo jest na rynku walutowym, tak samo jest w biznesie. Ja kiedy myślę o inwestowaniu w nieruchomości, to też nie pójdę sobie, nie kupię domu po prostu tak, bo mi się wydaje, że jak sobie kupię, to zaraz to będzie zarabiać, tylko poznaję ludzi, którzy w tym działają, którzy zarabiają potężne pieniądze. Ja się od nich uczę, edukuję, później sam będę działał i będę zarabiał. Ludzie czasami idą na skróty i mówią, po co mam się uczyć, skoro ja chcę po prostu zarabiać. I później są takie wychody, takie cudawianki. Adam, przepraszam Cię na chwilę. Tutaj Wojtek napisał, a kto chciałby stawiać pierwsze kroki na rynku finansowym, w tym walut? Zapraszam, mam doświadczenie. No to Wojtku, no to pochwal się nam, jeżeli masz doświadczenie, no to powiedz, z czego korzystasz tak naprawdę, jakie masz dochody, bo ta osoba, która przyjeżdża właśnie 10 lipca do Warszawy, zarabia ponad 1 000 000 zł miesięcznie, tak? Także fajnie, jeżeli jesteś, uważam, naprawdę masz wiedzę taką, no to my też chętnie posłuchamy, przyjdź do nas, do Warszawy, bardzo chętnie się spotkamy, też dowiemy się, być może zrobimy fajne rzeczy razem, wspólnie, tak? A może Ty akurat się czegoś dowiesz, tak? Bo ta osoba, która przyjeżdża, zarabia $500 000 miesięcznie, tak? Czy to jest ponad 1 000 000 zł, to grubo ponad 1 000 000 zł, tak? Także zapraszam Cię, Wojtek, jak masz ochotę, to przyjedź tego 10 lipca, my Wam wyślemy linki do tego spotkania, żebyście mogli nas zobaczyć, żebyście mogli poznać tą osobę i żebyście mogli się po prostu tego nauczyć, tak? Żebyście mogli zacząć, bo inwestowanie w dzisiejszych czasach tak naprawdę ma duże znaczenie, tak? Słuchajcie, czas nam się kończy. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Jeżeli oglądacie to na żywo tutaj, no to super. Jeżeli będziecie to oglądać później, to wpiszcie po prostu link, chcę, tak? My Wam wyślemy ten film, wyślemy Wam linki do spotkania i być może właśnie zapraszamy Wam, zobaczymy się w Warszawie już 10 lipca. Tak, Adaś? Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Do zobaczenia w lipcu. Tak, dziękujemy Wam, słuchajcie, bardzo. Dziękujemy za wszystkie komentarze, dziękujemy za to, że byliście z nami tutaj i do usłyszenia. W czwartek, słuchajcie, bo w czwartek będziemy prowadzili takiego samego live'a, tylko z inną osobą. Będzie to Grzegorz Baryła i Grzegorz opowie o tym, jak tak naprawdę z kuchni wyjechał też również do Anglii, z kuchni wyjechał potem, zaczął podróżować po świecie, jest podróżnikiem, a teraz pracuje właśnie z tą osobą nawet, która przyjeżdża do nas 10 lipca, tak, czyli z tym multimilionerem. Pracuje z jednym z lepszych z jednym z najlepszych tak naprawdę ludzi w branży właśnie finansów, pracuje z najlepszymi liderami, tak? Dzisiaj. Także słuchajcie, nieważne w jakim jesteś miejscu dzisiaj, nieważne ile masz pieniędzy, jeżeli masz naprawdę ochotę, masz marzenie i chcesz po prostu zmienić swoje życie na lepsze, to musisz być 10 lipca po prostu w Warszawie, żeby zobaczyć, żeby poznać nas i żeby ruszyć do przodu, tak? Bo będziesz, dowiesz się jak inni to zrobili i czy Ty również i w jaki sposób możesz to zacząć, tak? Słuchajcie, 1 000 zł, żeby zacząć inwestować online, myślę, że to nie jest dużo, a od tego po prostu, przepraszam, od tego tak naprawdę właśnie można zacząć. Jeśli ktoś mówi, że stracił, no to okej. Ja też straciłam bardzo dużo pieniędzy, nauczyłam się,
wszyscy, którzy osiągnęli jakiś tam sukces duży, tracili, przeważnie dwa razy bankrutowali i dopiero dochodzili do dużych pieniędzy, ponieważ musieli się tego nauczyć. Kurczę, normalnie aż mnie zatkało. Adam, powiedz coś. Ja powiem to, że z racji tego, że jestem z drugiego szkolenia, tak? Naprawdę potrafią być bardzo drogie szkolenia, ludzi czasami na to nie stać. Ale jeżeli spotykamy się w Warszawie, zlatują się ludzie z całej Europy, Matt przylatuje z Miami, tak? I naprawdę będzie bardzo silna ekipa w Warszawie i każdy praktycznie ma dostęp do tego i będzie miał problemy, żeby w ogóle się dostać z jednego miasta do drugiego, to jest w ogóle w centralnej Polsce, tak? Jeżeli ktoś będzie miał 15 tysięcy wymówek, dlaczego ma tam się nie pojawić, to ja nie widzę, w jaki sposób on myśli na dużą skalę, jeśli chodzi o rozkręcenie biznesu. No po prostu tego nie widzę, tak? Ja rozumiem, że ktoś może mieć problem lecieć z nami na przykład we wrześniu do Miami, tak? Że trzeba kupić naprawdę drogie bilety na samochód, że też nie będą takie drogie, ale żeby lecieć w ogóle na drugi koniec świata, na przykład ja rozumiem, że dla niektórych to może być bariera, no trochę nie, na chwilę obecną nie do przeskoczenia, ale żeby przejechać parę miast do Warszawy za śmieszną cenę biletów i ktoś będzie znajdzie jakieś wymówki, no to no, słabo to widzę, to jego rozwój i myślenie na dużą skalę. Tak, słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo, dziękujemy tym osobom, które są tutaj z nami na Zoomie. Wierzę, że odezwiecie się również tutaj do Adama, już otrzymacie te linki, tak? Jeszcze raz Wam dziękujemy, życzymy Wam dobrego, o, żeście napisali tutaj, dziękujemy, tak, ja straciłem 1 milion. Bartek Sienkiewicz napisał, to znaczy jeszcze walczę o to. Tak, Bartku, czasami niektórzy tracą, zapytaj się tego, Donalda Trumpa ile stracił, tak? Ile stracił, a ile potem zyskał? Popadł w długi jeszcze bardziej niż miał pieniędzy, tak? I odzyskał to i zobacz do dzisiaj, do czego doszedł, tak? Ludzie, którzy, słuchajcie, tak naprawdę wygrywają ci, którzy postanowili wygrać, tak? Jeżeli nawet przegrasz raz, to nie znaczy, że przegrałeś walkę, tak? Znaczy bitwę. Przegrałeś jedną walkę po prostu, ale gra toczy się dalej tak naprawdę, tak? I to, co z tym zrobisz, czy się podniesiesz, czy pójdziesz dalej, zależy od ciebie. A pamiętajcie, widoki z góry zawsze są piękniejsze, tak? Dlatego tak niewielu tam ludzi dochodzi, ponieważ poddają się w połowie drogi, albo na samym dnie, nawet nie próbując. Dlatego słuchajcie, trzymam za Was kciuki. My Wam dziękujemy bardzo. Do zobaczenia w czwartek na live'ie z Grzegorzem. Dziękuję Ci, Adam, jeszcze raz. I słuchajcie, jeżeli macie ochotę na tego linka, jednego i drugiego chcecie w Warszawie i chcecie linka od Adama z tym wideo, jak budować relacje, tak, jak poznawać ludzi, to piszcie w komentarzu chcę albo link i do Was to wyślemy. Pozdrawiam i do usłyszenia. Miłego wieczoru Wam życzę. Subskrybuj Adama, aby być na bieżąco z nowymi materiałami.